Kosiarka, fajny bajer, prawie jej nie słychać, naprawdę jest mega cicha. Trochę tam fiksowała, wariowała przez weekend, wjechała nam kilka razy w rabatę, ale chyba w końcu udało się ją dobrze ustawić. No i trawnik prawie idealny, mógłby być ciut dłuższy, teraz zmieniliśmy ustawienie, no ale samo się robi. Powiem Wam, że do takiej swojej codziennej rutyny wprowadziłam picie propolisu i właśnie taką całą pipetkę sobie daję do wody. Tu jest 20 kropli w tym, już nieraz liczyłam, więcej nie wejdzie. I taką sobie robię kurację przez 2 miesiące. Zamierzam tak pić codziennie, później przerwa i z powrotem. Możecie sobie poczytać o właściwościach propolisu. To są naprawdę mega. Smakuje to tak, jakbym piła jakieś krople ziołowe. Dla mnie nie jest złe. Wypijam to bez problemu, nie dodaję sobie tutaj miodu, w sumie niczego nie dodaję, tylko woda i te kropelki z propolisem, ale jednak dzieciom, kiedy próbowałam dać, no to niestety nie wchodzi to tak gładko. Może macie jakieś swoje sposoby, to dajcie znać, jak można trochę poprawić smak. Z miodem próbowałam. No to tak szału nie ma. No i to mi się podoba, jaka samodzielna dziewczynka. Zbieramy się z dzieciakami pozałatwiać ważne sprawy. W pierwszej kolejności wizyta w banku, a później będziemy szukać czegoś na mrówki. Po prostu mamy tak strasznie dużo mrówek w środku, w domu, że to jest koszmar. I jak tu wybrać jedną? Ta betonowa bardzo mi się podoba. Myślę, że będzie fajnie na tarasie wyglądać. Jest dosyć ciężka, więc ze stołu szybko chyba nie spadnie. Środek na mrówki kupiony, więc sukces jest, no ale oczywiście skusiliśmy się też na coś innego. Ja kupiłam doniczkę, lawendę i takie coś. Nie wiem, co to jest. Nie jest napisane. Na taras, żeby coś stało na stole.